I witam wszystkich tutaj naszych kochanych widzów, zarówno moich, jak i Repusa. Witam bardzo serdecznie. Tak, no dobra, koniec wyobrażenia się na czatach. A my tutaj kontynuujemy nasze jakże wspaniałe... Co koniec, no? ...obrażanie się. Dobra, czekaj, bo to w takim razie tych najmusów stąd zajmę. Ja chyba nie mogę. Nie, dobra, mogę. Sobie uświadomiłem jedną rzecz. Jaką? Czemu ja kurwa nie robię spy networka w koholu? Nie wiem. Czekaj, kto zrzuca ten? O, fajnie. Kto zrzuca Warwick z Oszczyn? Komonersi i merchanci. Ja teraz punktami zbijam. Już tutaj się boję. Merchanci? Nie mogę ich tutaj ogarnąć, moich tutaj dupasów. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, zrobione. Fak, oni tam na południu, zobacz jak odbijają wszystko szybko. No nie chce mi się siege'a. Czyścisz tą armię 400 tysięczną, czy nie? Lecę, lecę. Bo ja tutaj, chyba że ty wejdziesz, a ja ich zczyszczę. Kohor już tutaj chce nam coś dać. No wiem, wiem, ale jeszcze. O, ale panie się podzielili, jak ja to lubię. Kto się podzielił? Aha. No tutaj, nie złączyli się w jedną armię, kochany PC. No. O, idzie 50 od nich. No ale raczej nie zdąży dojść. Wiesz, tutaj leci na to drugie. Widzę, że masz karę do morali. No to chyba jednak muszę zejść z tego Sira. Dobra, cofnij znaczy, się. Karę nie, znaczy idą gdzie indziej. Ja nie wiem, czy to nie przez fort. No dobra, jeżeli do ciebie, no to jak dojdą, to się weź wycofaj i tyle. Dobra, weź się wycofaj. I chuj, będzie trzeba to zająć jeszcze raz. A to jest jakaś niski. Ta, dwójkowy, bo, nie, bo to jest ich nieulepszone. To już lepiej tą szóstkę zdobyć i wtedy zaatakujemy. Co to za Rebel Uprising? Harsh Treatment? Ej, czemu mi tak na oko aż lecą te wojska? Nie chcę, żeby mi jeszcze tak leciały. A chociaż mogą tu stać na chwilę. Niech mi zdobędą ten fort i podciśniemy ich dalej. Właśnie to... Chyba nawet nie zajmą tego. Kurwa, wbiłem w złym miesiącu, ale pół biedny. Ile ja mam floty? Mógłbym dobudować jeszcze te lightshipy. Czekaj, jak to jest z tymi lightshipami? 6... 25, 10... Nie, no galery nie są aż takie lepsze od nich. Ja bym powiedział... Znaczy, mają boosty przy na wybrzeżach. Znaczy, w zależności przy których wybrzeżach mają boosty galery. No tam na pewno nie. Dobuduję jeszcze 30 tych, żeby im poblokować fort, te porty, nie? Bo oni nam nie blokują, bo twoja flota po prostu miażdża, a my im dzięki temu na pewno nabijamy... Wysłali już 15 tysięcy, może te 15 już blokuje, co ty na to? Co 15? 15 tysięcy wysłali na te kolonie. Myślisz? No... Ja bym poczekał do 40 albo 60. 16, co ty? Sek, Mission, Hunt Enemy Fleets. To się nazywa Summer Shorls. Proszę bardzo. Dobra, no. Tak daj admirała przy okazji. Daj jeszcze armię Kohoru dalej. Czekaj, jak ten mój myr wygląda? Czy ja go mogę karmić? Mogę. Mam dobre z nim relacje, więc jest gites. Już odzyskałem 27 tysięcy manpowera. Tylko kasa mi się już kończy. Jak 1000. Jak ci merchanci u mnie? Wysłać ci trochę? Nie, na razie nie. Czekaj, bo może wezmę od merchantów u mnie. Czekaj, mogę wziąć 15 i loyalty. Gdzieś tu kasa była. Ej, to ja mogę tu kilka razy klikać? Nie, możesz pchnąć raz, ewentualnie masz lagę, ale możesz wziąć praktycznie wszystkich estate'ów poza tymi. No coś straciłem gdzieś. 25 okrętów Wotana było ciężkich, straciłem całą flotę. A gdzie było ciężkich 25? A, tutaj, próbował wypłynąć, nie straciłem całej floty. To źle przeczytałem. Ale gdzie? No, przy tych wyspach swoich stał. Przy Elo Wojtusiu, czy jak? Nie, no House of Durin. Aha. Moja flota się naprawia w tym momencie. On miał 25 heavy shipów, ja 15, nie? Nie, tu 1, 3, to
Podzielmy tę armię. Gdzie ja mam moją dużą armię? Tą do niszczenia wroga tutaj. Dobra, lecimy. Tu coś odbijają w port. Ta, lecę właśnie tam. A też się najmocami wbije. Lepiej, żebyśmy razem się wbili. Tak. A, czekaj, ja chciałem zająć twoje prowincje. Ups. Się tak stanie. Czemu to się kurwa nie przejmuje? Dobra, mercenary maintenance 1/3 już. Gdzie to moja armia? Tutaj. Ja już tu do ciebie lecę, drogi sojuszniku. Okej, okay, no już ładnie, ale ładnie, zeszliśmy z 30 do 8%, nie? No. No nie, idzie wsparcie, ale idzie moje także. Ach, bili się jeszcze. Chociaż ja się boję, że mi ten Itaj może się jakoś tutaj wbić za jakiś czas, chociaż te forty u mnie umocniłem już na 8 wszędzie, które miałem. Więc zawsze to im trochę zajmie teraz obleganie tych prowincji u mnie. Jeszcze te wysepki też możemy poulepszać, chociaż chyba mi się nie chce. Jak na wyspach mi zajmie, to się będę wtedy martwił. To zajęte. Dobra, jakoś władcę mogę zmienić, cholera? Powinieneś. A dobra. Nobilitków. Ale to jest 10 influencer nobility, dla mnie to jest zabójstwo w tym momencie. Musiałbym ziemię zabrać nobility. To zrobić i potem przez długi czas by mnie nienawidzili. To tak kiepski moment chyba, tak mi się zdaje. Nie, nie lubię, ponieważ influence albo ziemię. I co za to się ten masz? Minus 25 Land Force Limit Modifier, minus 10% Cavalry Compatibility i minus 1 Early Army Tradition. O Boże, garnizon 10 tysięcy, ja mam to zdobyć? Ile mamy z Kohorem? Już ci mówię. Z Kohorem mamy 29%. Mało, trzeba więcej. No najlepiej byłoby mu zabrać całą linię brzegową, nie? Gdzie się tylko da. Ja chcę zająć Pentos i jeszcze jedną prowincję tutaj, te Great Arm, tam gdzie to mają punkt handlowy i tak dalej. Ale nie starcza nawet. Te dwie prowincje kosztują 58 war score'a. A te tutaj dwie, co są przy tym? A te tutaj, coś ci mówię? To są jakieś niskie. Okay. Czekaj, muszę tam to odhaczyć. 11 te dwie. No, to ewentualnie mi to daj. Aż coś tam. A na sumie punkt handlowy też. Bo tutaj byśmy wtedy ich odcięli. Ogólnie tutaj wszystkie te są. Znaczy, akurat zajebiście było, jakbyśmy zdobyli tak samo 60. No, wtedy bym wziął tutaj te dwie prowincje. Nie, no spoko, zobacz, że już mu oblegamy praktycznie wszystko. No tak. Tutaj ja już też te forty zdobyłem, teraz lecę na kolejne ziemie, tutaj na... Tylko, że tu już ma niezłe forty, ma 6, 8 same. Cóż, to trzeba będzie po prostu czekać. No idzie odbijać, to ja tą armię ruszę, żeby najpierw go pocisnąć mu armię. No i najlepiej byłoby zrobić tak, żeby tego się pozbyć. Żeby nie miał dostępu do wybrzeża, tak mi się zdaje. To co za rebel uprising wysoki? A nie, oni zaraz odbiją prowincję jedną, okej. Okay. Jeszcze sobie murzyni. Teraz jest duży rebel uprising, świetnie. Coś z Wotana złapałem. 26 widzę mają. Kto ma 26? Tutaj piechoty. Ale Wotan. Kto? Na tej wyspie? Tak. To już jest warte blokowania. I właśnie tam lecę. Tylko ma, wysłałem tutaj też statki handlowe, nie wiem czy starczy. No to czekaj, to może ja tam wyślę tylko moje. To, czy myślisz, że jednak nie mają taką dużą? Mają 20 okrętów handlowych samych. Mają 58. Czy tutaj na widoku widzę Wotana, flotę, gdzieś w liczbie 60 plus 70 to jest 130. Widzę 130, chciałem dokładnie 128 statków Wotana. Okej, czekaj, to ja wyślę moją handlówkę na blokowanie portów dalej. Do Westeros. Czyli widzę znaczną większość floty Wotana. No czyli, a House Tully, czyli Kisunio, nie ma żadnej floty. No bo mu skasowaliśmy, no. No tak, czy jak oni to... pewnie ma gdzieś 5 tych transportowców. Tak, gdzieś samymi transportowcami wysyła. Bo tak to mówi. Czyli zablokuje. O kurwa, generał mi zginął, mi się we mnie wbili. Co za gówno.
A, to trzeba mówić, że tam się bijesz. A to jest co, jestem 46 tysiącami. No dobra, trudno. To przegrałem. A to lider mi zginął, przez to przegrałem. O, to na szczęście armia bije. W większości najemna, więc się odnowi za chwilę. W sumie ja już mam 50 tysięcy manpowera. To jest chore gówno. Ja mam minus 18 tysięcy, a ja minus 35. Tylko to War Exhaustion trzeba cały czas zbijać. No, ja nie mam aż takiego dużego w tym momencie, wiesz. Ja też, miałem 2,28, ale zawsze okej, okay, Siege'a mam już. Większego. Już to Armionowi. Kurwa, no kolejny lider mi zdech. Chamstwo. Czekaj, to może mi się uda to... To pójść, jedni w coś. Nie, to jest... Pod tym kątem, wiesz, chamstwo, że zaraz idę o zakład, że mi się wbije tutaj tą 40 we mnie. Bo nagle Kohor ma 100 tysięcy wojska znowu. Kohor leci na 73 tysiącach najmusów. Jak ich stać na to? Już zaraz ci powiem. Kohor ma przychodów ogólnie, bez wydatków, 106. Czyli, że zgadujesz, że zaraz zobaczę może w treasury, może mają jakąś inflację. Inflacji mają 3, mają 598 hajsu. Odświeżę za miesiąc i zobaczę, ile będą mieli. Co jest? Okej, okay, tu mi się dowódca wziął. Kurwa, oni zaraz te forty odbiją. Tracą około 50 hajsów miesięcznie, albo zrobili nowe wojsko. Dobra, może ich odciągnę od chociaż jednego oblężenia. Dobra. Albo rozwalę. Dobra, bo ja tutaj też lecę tą armią moją. Ja chyba wejdę od razu w to drugie. Tam jest szósta, ten co tutaj bije jest drugi. To mają więcej wojska, nie dałbym rady sam. Dobra, to jak skończysz to, no to dołączysz do mnie, nie? Raczej dam radę. O, a nie zdobyli. Perfekcyjnie, płaski teren, lecimy. 3% jest tego. Tutaj zablokowałeś Wotana 26 tysięcy. I on ich nie skasuje, to jest piękne. To co do Maro, coś tam, nie wiem. To jest jeszcze piękne, że o ile by stał w tej drugiej... A nie, on może odpłynąć, kurwa. Jak? No ma to drugą prowincję, by przydał się 1000 wysłać wojska. A nie, zrobię tu najmusów po prostu, kurwa. No i weź odbij to. Robię 1000 najmusów, odbijam to drugą prowincję i on może mi loda zrobić co najwyżej. Mówisz? Jak jeszcze ładnie poprosi. Ja mam Harbor Fees? Chyba mi płacisz. Najlepsze jest to, że jakby Wotan chciał, to by mógłby skasować tutaj trochę tych armii. Znaczy flot. No, siege zrobiony. To ja lecę dalej tutaj. Ja za ten Kohor to jest jakaś masakra, nie wiem skąd oni to biorą tą kasę. No, bierzemy tą armię i lecimy na tą jego drugą. O, zajął tą prowincję, ale ja odbiłem drugą, jest... Na pewno utknął. No tak, bo nie ma przejścia, bo nie ma... Ja, podeślę kolejne 5 tysięcy, to może być trochę problem. No, wtedy może, no. A skasował swoją flotę. Nie, postawił w innym miejscu, strollował mnie. Nie, tutaj jest 70, nie, no nie widzę. To gdzie. Nie, nie, rzeczywiście. Nie, 58 ma w tej zatoce po lewej na mnie, gdzie blokuje tam swoje prowincje. House of Durin, ta? Tutaj. Ma. Nie. Ta, jest House of Durin, ale ma w prowincji Ironwood. Ironwood. No, bo ja nie widzę, dobra. Myślałem, że widzę tą prowincję, ale okej, nie widzę jej tej prowincji. No Jezu, teraz mi to odbijają. Wygrywamy, kurwa, mamy na plusie. Uuu. Jak to się stało? Nie wiem. Nie no, zajmujemy cały Kohor i dlatego. No, pamiętaj, że stać mnie na płacenie tobie. Wiem, ale na razie chcę w inne źródła, żeby ciebie też wiesz za bardzo nie ten. Mam jeszcze 9,5 tysiąca. Ja wziąłem znowu od tych merchantów.
Ja cały czas teraz forsuję religię. A, właśnie, religię u commonersów, ta? U clergy. A, clergy, dobra. O, coś mi gdzieś zatopił. A, tutaj. Gdzie, co, jak? No na tej gdzie miał 58 okrętów. Blokadę mi chciał chyba. Nie, to House Durin wypłynął. Yearwood, no, nie, Yearwood tutaj ma, w prowincji Yearwood. Tu ich dorwijmy. No ale to kuźwa, dobuduje się. Znowu tą samą flotę mi zatopił, bo on tu ma, kurde, on buduje heavy shipy, wiesz, w Hugo ich buduje. Może teraz takie coś spróbuję zrobić, że tych heavy shipów naprodukuję jak, wiesz, głupi. I będzie próbował przebić się, bo w sumie jak będzie miał przewagę w heavy shipach, to twoje galery się zesrają przy tym. Niezależnie od tego, ile ich będzie. A się zdziwisz. Ile on ma tych heavy shipów? Widzę, że jakoś... O, ja tego IT, ET muszę się bać, jeżeli Wotan bym był w stanie ET... Ale skasował... Nie, czekaj... Skasował 70 statków. No, coś kombinuje, coś kombinuje. Tracisz armię? Kurwa, to jest specjalnie! Tak? Allahu Akbar. Aha, dobrze. To by nie najmusi akurat. Już bunty pisantów w Kohorze. Ale powiem ci, że jakby ET na mnie zmusił do ataku... No, skasował te 70, na serio. To szans bym nie miał. W zasadzie ma szansę z ET poprawić relacje, bo obaj mi mają na rywalach. Też muszę jakoś to pokombinować dyplomatycznie tą grę. Tyrell, jak to wygląda? House of Tyrell, to weźmy. Alliance jest możliwy? Nie, znowu mi zatopił okręty. Już ma ich 30, tych heavy shipów. Ale powiedz, w którym kurwa miejscu, podaj dokładnie nazwę prowincji. No kurwa mać, gdzie ty jesteś? Jak masz twoje Spotwood, co cię oblega, tak? W lewo. Jest ten basin taki. Chodzi ci o to zatokę na lewo od moich tutaj wysep? Ta. No to po co tam płyniesz? No statki mi same robią, bo na intercepie były. No kuźwa mać, czy on stąd nie wypłynie? No nie wiem. O, ma tam, mówię, już 30 heavy shipów, to jest dużo. Skoro mówisz... Ja swoje teraz tutaj cofnąłem, niech mi siedzą. Kończymy już Kohor? No nie ma, jak wygląda Kohor. Trzeba byłoby tych buntowników zbić, a moglibyśmy... No idę ich bić. No przecież to ci buntownicy to sami tu umrą, no. Okej, blokujesz mu tu porty, to handel mu teraz cierpi, to bardzo. Kuźwa, a ten ET jest takim sojusznikiem, że tutaj mnie wszyscy nienawidzą dookoła. Omor ma szansę na sojusz? Nie. No ale przez te sojusze to Wotan może wygrać tą rozgrywkę ogólnie. No bardzo mocne. Dobra. No tutaj fortów już nie ma żadnych, nie? No nie. Trzeba by bardziej na wschód się rzucić. Dobra, to ja tam lecę teraz. Ja zajmę te wszystkie puste prowincje i też dobra. Lecę. Robiłem taki trik, że część floty zrobiłem jako piratów, żeby mu zniszczyć handel kompletnie. Ale tak chyba, jak mu zablokowaliśmy porty, to już ten nic nie robi tym. Tak mi się przynajmniej zdaje. Tylko, że jak są piraci, to nie robi więcej. Są liczone chyba jako wszystkie prowincje. Czekaj, ja muszę 1000 wysłać żołnierzy, żeby zająć weź nie zajmuj jednej z tych wybrzeżnych. A po co? Bo wtedy będę miał zasięg Andalcoast, nie zajmę. A spoko. Ja to pójdę, zajmę sobie i będę miał zasięg floty, nie?
Ach, spierdolił. Jeszcze może robić floty przy Hellhold. Hellhold. No, też na tym, jak jest to House Dane. Coś takiego. Widzisz, to jedną taką prowincję mam. Może tam flotę budować. Jak ten house się nazywał? House Dane. Dane. A no widzę. O, widzisz? I tutaj ma swoje te okręty. 29 ciężkich okrętów. Na tym zadupiu takim. Stoi tam teraz. Prowokuje mnie. No właśnie, widzę, że w ciebie się wbija właśnie w tym momencie. Nie, widzę, że płynie. Nie wiem, ja tu mam moje 40 w pobliżu. Dobra, jest bitwa. I się wbił. Tylko, że leci z pomocą mojej 86 statków. No ale widzisz, na moralach wygrywa. Widzisz? Mówiłem. I weź od razu wysłaj je z powrotem. Przegraliśmy to? No. Czekaj, bo ja muszę je odbudować. No widzisz, ale... no tutaj Heavish i PT jest masakra. Ale stanę tam na wyspę, więc powodzenia z bijaniem się. Może kohor zostają wtedy tobie. Elo! Jak się ucieszył? Widzisz, musimy zbudować heavy shipy, bo inaczej jesteśmy w dupie, więc też buduj je. Ja straciłem 30 okrętów. Nie mam heavy shipów, ja mam 12, buduję 12. Buduję 20. No za rok będę miał 20 heavy shipów. 22, właśnie. Dobra, 25 buduję heavy shipów już. Dobra, to mnie to trochę z, ten... zajęło, więc chodzę z kohoru. Chociaż nie, może ty tu zostań w takim razie z powrotem. Weźmy tą drugą armię. Tak, kończysz kohor? Nie wiem, a jak to wygląda z tym kohorem teraz. 46, ale niestety tego, co bym chciał wziąć, jeszcze się nie zgodzą i chyba przez długi czas się nie zgodzą. Nie, to dobra, ja lecę ich dalej zajmować, ty tam stój. Ile ma tu okrętów? 30 heavy shipów. No musimy dobudować heavy shipy. Ewentualnie... No właśnie robię też. Najgorsze jest, że nie można zrobić z tym template'em, bo wypłynął jak idioci. Nie można. Czyli nie, bo u mnie wypłynął do prowincji, której robiłem. Tak? Jak masz wroga, to też? Wypłynął? Też. Chyba, że musiał inne opcje floty ustawić, a to musiał kręcznie dla każdej. Nie, nie, znaczy ja kliknąłem to pojedyncze osoby i tak buduje, nie? Dobra, ile on ma tych heavy shipów? 30. Dobra. Ja mam tu 12. Nie, mówcie, że znowu mi zginął military leader. No bez jaj, co za chamstwo. Bo tam już tutaj podszedł armią. A dziwisz się? Ej, niszczę mu statki, tak średnio. Czy coś tam robię? Mogłeś powiedzieć, to bym też rzucił moje. Przecież tu stoi 130 okrętów, tylko jest dalej. Rzucaj. No płynę, płynę. Nie wiem, czy to, to coś... To już musi wygrać. My? Mamy 14 heavy shipów. My przegramy na muralach znowu. Bo po prostu twoje zaczynają teraz tonąć, zobacz, widzisz? Dobra, spierdalaj. Dzięki. Ile on ma tych okrętów? Ej, spierdala się. No bo wygra to. Jako... A minus 2 przez coasta, chuja mu zrobi. 7,5, 6, 7, kurwa. Musimy kończyć kohora w tym momencie. Dobra, ale to co chcesz zabrać temu kohorowi, bo on... Na pewno zerwi sojusz. Od razu. Więc już ci pokazuję. Chyba, że na ilość. Jeszcze jedną prowincję jestem w stanie tutaj wziąć. Mówisz, że chciałbyś mieć zasięg. No. No to dostaniesz zasięg.
Walcz jak facet, bez pauzy. Dobra, co tutaj może? Nie, warrepsy nie, no to trochę z hajsu, bo nic więcej nie wezmę. Parę punktów tylko. No ty tanie prowincje? Nie da rady. Raczej zobaczysz co wziąłem. Cztery prowincje biorę, ale jedną w chuj bogatą. Okej. Okay. No w te przejście bym miał. No teraz straciliśmy znowu, ale to 100 tysięcy mojego woja tu dojdzie. Szkoda, mówisz na prawie mocno pocisnąć ten kohort, trudno. A tu Pentos mam w ziemię? Ja jej nie wziąłem? Ciekawe. Dobra, bierzemy to. Jeszcze jedna i będę miał w Hugo więcej najmusów. Niech korzysta póki może, tutaj mi się już flota buduje. Czekaj, ulepszyć tych okrętów mogę? Okej, okay, land leader. Okej. Okay. Niech mi się flota naprawi. Się wbijemy w tą jego flotę. Kiedy się zrobią okręty? Część już się zrobiła. Czekaj, ile ja mam heavy shipów na ten... Ale jak mi Urek Zoszy musiał teraz wbić? No, nieźle. Merchanty, pomocy. Ja redukuję cały czas. No spoko, tak, zaraz na... Bo teraz patrzę ten recruitment time, ja pierdolę, jak on skoczył. Cofnął się wojskiem. No już by nie stać na jednej tej głupi, nie? A ja tak zrobię. Dobra, mam kolejną militarną. Przy kolejnej są kurwa Brilliant, Trebuchet i tak dalej. Ja mam amazing na razie. No i chuj, zbuntowali mi się. Ktoś się zbuntował. Na kolej znowu na wyspach u murzynów. Daj kasę, bo nie mam. Robię tutaj wielką armię. A może proszę? No, proszę? Chcesz prowincję odzyskać? Nie chcę. Mówisz? Albo w sumie chuj z tym, wezmę pożyczki i tyle. Wysłałem ci. Dziękuję, mój drogi, kochany sojuszniku. Ile on tu ma tego? 48, 56, 39. Czekaj, to ja tu rozłożę moje wojsko, niech sobie stoi. I za chwilę, tu już mam 10 heavy shipów. Nie, kurwa, władca mi zginął. Pretendent mi wybuchł. Akurat tam, gdzie stałeś. No to... cieszę się, że pomogłem. Ja też. Armia Astroporu doszła. Tylko Wotan jest pewnie jedną technologię do przodu, nie? Bo tam od chuja ma tych punktów. 20. Do tyłu jest? Do mnie jest do tyłu. Ale jazda, to miło. No to ja się wbijam jako pierwszy, dobra? Bo... Ale jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. Jeszcze... Wypłynął, spierdolił, dawaj flotę od razu. Gdzie moją flotę mam? Tak, bo teraz mu przyblokujemy. To czekaj, moje heavy shipy mam tu dosłać, tak? To co, panowie? No co? Powiedziałem spierdoli, bo nie patrzyłem. No ale napisał, to co, panowie? Koniec odcinka. Koniec odcinka. Co? Ty się teraz żegnasz. Tak, więc dziękuję wam dzisiaj za oglądanie, że byliście. No i widzimy się następnym razem. A co tu będzie dalej, to zobaczymy, bo jak widzicie, moje armie już przybyły ku granicy. Będziemy z odsieczą chyba nadchodzili, wiedeńską prawie, że. Po prostu wpierdolę. Tak, hej! Cześć.